Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa, którzy są z nami w Muzeum Pana Tadeusza i Państwa, którzy łączą się z nami za pomocą platformy Zoom na konferencji Baczyński i Norwid w szkole i lekcje online, która odbywa się w ramach piątej edycji Festiwalu Tradycji Literackich, którego ci pisarze są patronami i jest współorganizowana przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i przez Muzeum Pana Tadeusza. Także witam prelegentów, gości, witam Państwa. Cieszę się, że możemy się spotkać. I przejdziemy zaraz do wykładów, do tej pierwszej części, która ma nam posłużyć za inspirację. I myślę sobie, dlaczego Norwid i Baczyński teraz są z wielu powodów. Oni są patronami roku, też różne korelacje pomiędzy ich twórczością, ale mamy taki czas, takie poczucie kryzysu, narastającej jakiejś zmiany może, że przemija postać tego świata, że tak powiem, i że ci pisarze, nie wiem, wydają się adekwatni na te czasy. Sami też doświadczali tego i diagnozowali. Tak więc ja zapraszam Państwa do refleksji, będzie czas na dyskusję, będzie czas na pytania i oddaję głos pani doktor Elizie Kąckiej, która opowie o Vademecum i klaskanie mając obrzękłe prawice w inny trochę sposób, niż może jesteśmy przyzwyczajeni. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Ja sobie już siadam. Oczywiście tu proszę w razie czego o mobilizowanie, chociaż też sobie tutaj położę w razie czego swój licznik czasu. No więc tak, przed chwilą tutaj w związku z otwarciem tej sesji usłyszeliśmy, bo będę się dzielić z Państwem po prostu swoimi impresjami w związku z tym wierszem. W związku przed chwilą usłyszeliśmy o sytuacji kryzysu opracowywanej jakoś przez Norwida i przez Baczyńskiego, a raczej takiego poczucia przesilenia właśnie. Wiersz Klaskanie mając obrzękłe prawice, który zdaje się bardzo znany. To był mój dylemat, ponieważ w tym wierszu znalazłam jakieś istotne dla siebie wątki, takie wątki, których zresztą już u Norwida samego widziałam w ładnych kilku miejscach, nawet sporo, to znaczy w sporej kumulacji, zaraz się wytłumaczę z tego, jakie to są wątki. To miałam ten moment takiego zastanowienia, kiedy żeśmy się skontaktowały jeszcze z panią tutaj organizatorką, czy mówić Państwu o wierszu, który właśnie jest tak bardzo kanoniczny. I to jest to złudzenie kanoniczności, chyba w przypadku Norwida, polega na tym, że z jednej strony tak to prawda, Klaskanie mając obrzękłe prawice jest wierszem, bez którego nie da się przejść w edukacji szkolnej, przynajmniej bez świadomości tego, że on istnieje. Natomiast jednocześnie jest to jeden z tych wierszy absolutnie fundamentalnie niedoczytanych. A mam wrażenie, że niedoczytanych bardziej nawet niż wiele takich wierszy, które wydawały mi się kiedyś z perspektywy mojej jako ucznia, powiedzmy, ucznia, nie wiem, studenta, takimi wierszami mniej oczywistymi. Natomiast o nich się dużo rozmawiało. Dużo rozmawiało się, nie wiem, o obrazie miasta, o larwie, nawet w samym Vademecum. Są takie teksty, czy nie wiem, może dlatego, że ja się tak z tym stykałam w swoim życiu szkolno-akademickim, ale z paroma obrazami Norwida żeśmy dyskutowali bardzo intensywnie. Natomiast z Klaskaniem mając nie, dlatego żeśmy odrabiali tę lekcję bardzo szybko. To odrobienie szybkie polegało mniej więcej na tym, że jesteśmy przy tym obrazie, z którego kojarzymy, mam wrażenie, jednak głównie pierwszą strofę i domknięcie, w którym pojawia się kilka takich absolutnie klasycznych obrazów. Po pierwsze, o czym zaraz,
jakiejś formy współzawodnictwa z tradycją romantyczną, takiego bycia w napięciu z nią, z tymi poprzednikami, z którymi z jednej strony się jest w stosunku do nich dłużnikiem i to bardzo konkretnie, z bardzo wieloma jakby zobowiązaniami. Natomiast z drugiej strony jednak no nie wstrząsa się z siebie to, przynajmniej próbuje się wyemancypować i uwolnić. Końcówka z kolei jest tym jakoś znowu szyfrowanym, ale to w przypadku Norwida, żeśmy się do tego przyzwyczaili, że tutaj nie ma takich prostych kodów. To znaczy nie ma prostych kodów w tym sensie, że jest to umotane w bardzo wiele aluzji i nie tylko kalamburów, ale aluzji kulturowych, które my musimy sobie sami rozczytać. No ale jednak Babilon, Jeruzalem, pamiętnik artysty, późny wnuk, syn, który minie pismo, więc niestety on tego jeszcze nie będzie przygotowany na recepcję tego, co chcemy powiedzieć, natomiast wnuk spodziewamy się, że i owszem, i w zasadzie tyle. I kiedy sobie sięgałam później do tego tekstu, lekceważąc go wcześniej, to dlatego to teraz się Państwu zwierzam z tej pobudki zasadniczej, dlaczego raptem to, ponieważ ja nie zwykłam przeważnie jestem raczej opracowywaczem różnych egzotycznych marginesów, nieoczywistych paralel, które nie są bynajmniej związane z najważniejszymi takimi tekstami, przynajmniej ze szkolnej perspektywy. A tutaj raptem decyduję się na takiej sesji mówić o klaskanie mając, bez jakby właśnie wycieczek chociażby w stronę naszego drugiego bohatera. No tu profesor Samsel zrobi tę wycieczkę, więc tu jesteśmy o to spokojni. Natomiast ja sama chciałam pobyć przy tym Norwidzie konkretnie i pozastanawiać się, co ja tutaj widzę. I ponieważ widzę tutaj w tym wierszu nie tylko to, co już Państwu powiedziałam, może będziemy mieli okazję o tym porozmawiać bardzo chętnie, bo nawet to wszystko, co ja wymieniłam, jest już nieoczywiste, bo to są tylko pozory oczywistości. Na przykład ta relacja z synem i z wnukiem, którą ten tekst wywołuje pod koniec, delikatnie mówiąc, jest dla mnie, im dłużej z Norwidem żyję, a może nie żyję jakoś szczególnie intensywnie, ale jednak co nieco tak, tym bardziej jest dla mnie zagadkowa. Wcale to nie jest takie, to brzmi jak aksjomat, ale napisać coś takiego, drodzy Państwo, z perspektywy braku gwarancji jakiegokolwiek odbioru, no jakikolwiek się ma, ale takiego odbioru, w którym naprawdę się przetrwa, napisać sobie taki wzór recepcji, w który zresztą skąd inąd później my wszyscy trafiliśmy, faktycznie. A to już tak na marginesie, ale biograficznie na to wyszło, prawda? To znaczy na to wyszło, że rzeczywiście to pokolenie następcze faktycznie wcelowało się w ten porządek wnuków. Oczywiście nie we własnych biologicznych, co jest jasne, ale kulturowych i owszem. Także no nieomylne to było, ale to jest tylko wierzchołek tej całej układanki. Otóż ja sobie uświadomiłam, że ten wiersz jak mało który jest zbudowany na bardzo, bardzo, bardzo misternych zasadach. To jest u Norwida może mało zaskakujące, ale ten chyba szczególnie. Ponieważ jest bardzo złożonym obrazem w gruncie rzeczy. Raczej złożonym z paru stadiów, w których mówi się nam faktycznie bardzo dużo o tej kulturze, z którą się w tej chwili przestaje. Po pierwsze z perspektywy Paryża, w którym się siedzi, co proszę też pamiętać, to nie jest to, co się mówi o rodakach, oczywiście jest tą podwójną sytuacją. Z jednej strony bliskości z wielką emigracją, z którą ma się poważne konflikty natury wszelkiej, o czym też myślę tutaj na chwilkę, i nie tylko religijne, światopoglądowe, życiowe, ambicjonalne wszelkie i jest się w gruncie rzeczy rzeczywiście samotnym. Drugą sprawą jest jeszcze siedzenie w Paryżu, a Paryż to jest z kolei tempo błyskawicznych, bardzo szybkich zmian cywilizacyjnych, w którym też my wylądujemy na marginesie jakoś tych przemian, ale jednak bacznie się im przyglądamy. Norwid jest wbrew temu, co się mówi o jego samotniczości, bardzo intensywnie włączony w pewien bieg, nazwijmy to sobie, w obserwowanie tego, co się wokół niego dzieje. To bardzo dobrze widać w korespondencji z tego czasu, naprawdę, bywa plotkarzem wręcz. To znaczy jest bardzo mocno włączony w obieg informacji, ale też bardzo zaafektowany tym, że z jednej strony mamy przyspieszenie, a z drugiej strony mamy inwolucję. Mamy inwolucję, mamy kryzys i mamy cofanie się. I to cofanie się jest trochę
a propos tego, co już powiedziano tutaj na początku, jakąś walką z jakąś perspektywą metafizyczną, w której raptem świat się nam zaczyna kurczyć i rozjeżdżać i boleć nas jakoś jego, kolejne jego przemiany. Nie ma to już nic wspólnego bezpośrednio z tymi problemami cywilizacyjnymi, ale jedno, także krótko mówiąc, jest się bardzo, pod bardzo silną presją doświadczenia kryzysu. I to doświadczenie kryzysu przechodzi przez ten tekst i teraz do rzeczy. Pierwszy obraz, tutaj nie mam jakichś wielkich komentarzy do tej pierwszej strofy, poza może jedną kwestią. Bardzo często mówi się o tym jako o pewnej formie agonu z tymi, którzy byli przed nami. To generacyjnie. Proszę bardzo. Może to się bawić, ja nie będę tutaj Państwu żadnych, tu nie jest prezentacja dynamiczna. Dynamicznie postaram się mówić. Natomiast niech ten wiersz sobie wisi za mną. Więc to w laurowo i ciemno, i ta ciemność, do której zaraz ten tekst jeszcze ponownie zawinie, jest raz ciemnością doświadczenia tego kryzysu, ale dwa też ciemnością takiej perspektywy, z której by się chciało wyłonić ku światłu. Norwid ma takie teksty, chociażby w tekstach związanych z towianizmem, z którym bardzo intensywnie się spiera, myślę, że Państwo świetnie o tym wiecie, on tej herezji nie jest w stanie znieść. I tam w tej herezji się mówi bardzo często, znaczy przynajmniej w paru miejscach o takim doświadczeniu jakiegoś takiego przywalenia i ciemności, kryzysu po prostu, takiego kryzysu duchowego, związania, spętania jakąś formą albo nauki, albo doświadczenia egzystencjalnego jednocześnie, z którego chciałoby się wyrwać ku jakiemuś zdrowemu, duchowemu powietrzu. I tutaj też jest ten obraz jakby wkodowany w sam początek tego tekstu. Krótko mówiąc, jestem dłużnikiem tych wielkoludów, jeśli to są rzeczywiście tylko ci tak zwani wieszczowie polscy, bo tutaj możemy się jeszcze pokłócić. Niekoniecznie to są tylko oni. To wcale nie jest dla mnie takie oczywiste. Natomiast zobaczcie, dla nieczekanych powici narodzin, prawda, to tak jak można powiedzieć, to jak obrazy u Baudelaire'a były bardzo podobne. Ja błądzę jak żyd wieczny tułacz, wszystko wokół mnie umiera, wszystko wokół mnie gaśnie. Jest coraz większe poczucie, że na dobrą sprawę nie wiadomo. Z jednej strony wiemy, po co się rodzimy na tym świecie, bo Norwid zostaje ze swoją perspektywą eschatologiczną, a z drugiej strony mamy konflikt tej perspektywy eschatologicznej z perspektywą egzystencjalną, w której czasami byśmy chcieli powiedzieć, nie wiem, po co się urodziłem. I to jest ta podwójność w jego, myślę sobie, nie tylko w klaskaniu mając obrzękłe prawice, ale ta podwójność doświadczenia z jednej strony obrony życia i sensu, z drugiej strony sekowania na poziomie doświadczenia. I teraz oto pojawiają się obrazy pustynne, co nie jest, znowu nigdy nie było dla mnie takie zupełnie oczywiste. Zaczęłam szukać skojarzeń, co to ma być. Przecież jesteśmy wtedy, bynajmniej nie idziemy przez pustynię, jesteśmy w Paryżu, mamy w głowie Rzym. Mamy w głowie Rzym jako taką stałą referencję, wiecie Państwo, z tą wielką cywilizacją, plus w doświadczeniu też go mamy, prawda? Jesteśmy w związku z tymi dwoma największymi zasobami cywilizacyjnymi Europy za pan brat nawet w tym tekście, a jednocześnie mówimy o pustyni. Czym jest ta pustynia? I zaczęłam się nad tym zastanawiać i ten obraz, nie wziąłem od was nic o wielkoludy, prócz druga strofa, prócz dróg zarosłych w piołun, mech i szalej, uświadomiło mi się to, drodzy Państwo, że my wcale nie wyskakujemy z Europy. I my też wcale nie wskakujemy na żadne jakieś zaplecze Mazowsza, bynajmniej z tym piołunem. My jesteśmy ciągle w Rzymie. My możemy być ciągle w Rzymie, my możemy być ciągle w Romanii, bo bardzo podobne obrazy daje Słowacki. Jak zajrzycie sobie Państwo chociażby do wiersza o Rzymie, albo jak zajrzycie sobie Państwo do wierszy Baudelaire'a z tego czasu, chociażby do podróży, to obrazy pustynnienia w środku, absolutnie w samym centrum cywilizacji, tej, którą my w tym momencie mamy. Stoicie, nie wiem, pod Koloseum stoicie na paryskim bruku, a jawi wam się pustynia. Dlaczego wam się jawi pustynia? Dlatego właśnie, że mamy oto taki kryzys, jaki mamy. Poza tym, coś, co w tym tekście jest też bardzo istotne, ziemia klątwą spalona i nudy. Samotny wszedłem i sam błądzę dalej. Tu z kolei muszę się podzielić inną jeszcze asocjacją. Asocjacją związaną z kolei z bardzo konkretnymi obrazami piekła i limba. Limbo to nie jest piekło.
Limbo to jest bardziej obraz przedpiekla. Limbo to jest zresztą taki obraz, który u Norwida pojawia się nie w jednym bynajmniej tekście. Mamy tekst w pamiętniku, który się zaczyna, bardzo myślę też relatywnie znany, mniej znany niż Klaskanie mając oczywiście, ale też znany tekst, w którym Norwid zaczyna od nie tylko pierw się najadłszy mandragor błądziły w limbach szalone kobiety, nie tylko Dante i trzeźwy Pitagor, byłem i ja tam, pamiętam niestety. Ja też tam byłem i Wergiliusz też tam był. Wergiliusz zresztą załapuje się właśnie na limbo, a nie na piekło, bo Wergiliusz przewidział to pojawienie się tej zbawczej mocy Chrystusa. Nie nadaje się do potępienia, jednocześnie jako niechrzczony nie nadaje się do zbawienia. Jest, krótko mówiąc, w tym inter, w tym pomiędzy, gdzie człowiek nie gotuje się w żadnym kotle ze smołą. Piekło może być gorące, chociaż nie we wszystkich wyobrażeniach, ale limbo jest zimne. Limbo jest zimne, limbo jest takim wydmuchowym metafizycznym, prawda? Jest takim gdzieś przystankiem właśnie gdzieś między, nie to, że między życiem a nieżyciem, ale taką przestrzenią, przestrzenią, w której nie jest się jednoznacznie potępionym, ale jest się takim trochę, można powiedzieć, wyrzutkiem tego świata. I kiedy zaczęłam o tym myśleć o doświadczeniu Norwida właśnie z tą samotnością, z tym, wiecie państwo, z tym obrazem, właśnie ziemi klątwą spalonej, w samym środku, tak jak mówię, tego Paryża pisanym. To uświadomiłam sobie tak asocjacyjnie, że to jest czas. Na przykład we Francji bardzo intensywnie wychodzi kilka takich przewodników o piekle, o krainach piekła, i gdzie limbo jest jak najbardziej uwzględniane jako pewien obraz kulturowy, kulturowo-religijny, no powiedzmy, prawda? To jest taki czas, w którym bardzo się te obrazy intensyfikują, wręcz przesilają się, przy czym te obrazy mogą być i natury teologicznej, oczywiście w takich paru książkach francuskich wydanych w latach 60. jest na przykład dużo obrazów, nie wiem, a świętych, którzy sobie zeszli do piekła, widzieli, prawda, Brygida, Patryk, no to można by było wymieniać, prawda, i jednocześnie następuje coś na kształt właśnie w tych mniej więcej latach, w których Norwid pracuje, coś na kształt takiego pęknięcia między obrazami ściśle teologicznymi, religijnymi, a po prostu metafizycznymi, takimi geografiami imaginacyjnymi związanymi z piekłem i z limbem. To znaczy, krótko mówiąc, może słabnie nieco ta presja wyobrażeń ściśle religijno-metafizycznych, natomiast rośnie rozpanoszenie tych obrazów piekieł literackich, właśnie tego limba. Nie wiem, Edgar Allan Poe, prawda? Ocean, który wpada w czeluść, prawda? I dosięga aż do bieguna południowego, to też jest tam ten obraz piekielny. Albo wreszcie właśnie obrazy limba. Odwoływanie się do Ulyssesa Gullivera, nawigujących mnie na granicy, wiecie państwo, światów przyrodzonych i nadprzyrodzonych. To jest taki typowy bardzo motyw, że wybieracie się w podróż, to też u Baudelaire'a znajdziecie, wybieracie się w podróż, która jest zarazem podróżą do jakichś realnych światów, Indii chociażby. I tak jak Kolumb, do którego odwołuje się Norwid, nie w tym wierszu, ale odwołuje się nieraz, jednocześnie jedziecie gdzieś w zaświat praktycznie, jednocześnie chcielibyście raju i jednocześnie jedziecie w krainę swojej wyobraźni. To wszystko naraz tak palimpsestowo, warstwowo się na siebie nakłada i pracują na siebie wzajem te kody. I sobie uświadomiłam, że oczywiście Norwid, który żyje właśnie w czasie, w którym w ogóle piekło i przedpiekle, te wyobrażenia konkretnie odgrywają bardzo dużą rolę w kulturze, on nie może o tym też nie myśleć. To zresztą, tak jak mówię, jest niepoświadczone nie tylko przez ten, nie tylko przez ten tekst. I jednocześnie jest to tekst w kontekście tego, co powiedziałam przed chwilą. Ten tekst Norwida jest na dobrą sprawę również obrazem o tym, obrazem o pustynnieniu cywilizacyjnym. Do tego piekła jeszcze postaram się na moment wrócić, jeśli mi czasu starczy. Natomiast ten druga kwestia to jest właśnie coś, co też myślę sobie przepuszczone jakoś przez rozmowę Norwida ze Słowackim, jak wiecie państwo, bardzo intensywną. To rzeczywiście z tym tekstem się rozmawia, nie tylko z Mickiewiczem, prawda? A to, jak się rozmawia ze Słowackim, to rozmawia się o pustych błoniach, o tej ziemi właśnie spalonej, albo o tym pustym areale, który jemu się kojarzy z Rzymem, uwaga. Ponieważ to jest taki też moment, w którym obrazy rozwijania przez człowieka cywilizacji,
w jej przesileniu. To już nie jest moment ekspansji, to jest już moment kryzysu. Tam, gdzie człowiek rozwija cywilizację, tam zostaje się pustynia w pewnym momencie. To wszystko się sypie, krótko mówiąc. Proszę bardzo. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Możemy przesuwać w dół. Tak? No dobrze. A i teraz kolejny obraz, żeby to przejść syntetycznie. A poobracanych też niesamowity absolutnie, który ja przegapiałam wcześniej. Który nam zresztą jakoś, nie wiem, w ogóle nie, rzadko mam wrażenie, że się go stosunkowo cytuje. Tak jak ta ziemia klątwą spalona jest no zagadkowa, ale no nie wiem, ludziom się to kojarzy może z jakimś właśnie jednak upadkiem naszej cywilizacji, z jakimś takim lękiem przed tym, że jeszcze trochę, a w zasadzie nie będzie gdzie nogi postawić, prawda? Na Unię Norwida słaby dylemat, bo zawsze można tak naprawdę tej ziemi do postawienia stopy i tak się ma mało, ale w imię... powiedzmy, cywilizacji można takie pytania zadawać. Natomiast jednak to poobracanych w przeszłość niepojęte zawsze mnie bardzo, bardzo niepokoiło. I to jest z kolei zupełnie inny obraz krytyki kultury. Ale z kolei tutaj mam wrażenie, że tu zwłaszcza chodzi jednak o polską społeczność. Myślę, że to jest przede wszystkim rozrachunek już z kolei wewnętrzny. Tutaj macie Państwo to nieraz obyczaj stary zawadziłem. Obyczaj stary można różnie rozumieć. Nie wydaje mi się, żeby w perspektywie jakiejś bezpośrednio religijnej. Raczej nie. Raczej ja tutaj widzę Norwida, który nie kłóciłby się ze starym obyczajem, w sensie, wiecie, starego rytu pobożnościowego, bądź wręcz, nie wiem, Starego Testamentu. Tutaj nie jest to ten kod. Tutaj jest tak naprawdę ten kod tego zderzenia z pewną formą zaściankowości i konserwatyzmu, z czym on się zderza wtedy równolegle, pisząc w swoich listach bardzo krytyczne opinie na temat tego, że Polacy ciągle nie potrafią spojrzeć do przodu, tylko permanentnie obracają się w tył. Ten permanentny obrót na tej zasadzie, że tylko tam, gdzie my możemy pójść do przodu, to my nie, z uporem maniaka ciągle, prawda, zwrot i zwrot. I czy ten zwrot się dyskutuje w związku z Mickiewiczem, czy zwracamy się w tył w związku z jakąkolwiek innym impulsem, to wszystko, co stare, właśnie, tu jest bardzo, bardzo, bardzo ważny obraz. Nieraz obyczaj stary zawać z wyszczerzonymi na jutrznie zębami. Odziewający się na głowę pyłem, by noc przedłużył, nie zerwał ze snami. Szczerze mówiąc, jeden z najważniejszych dla mnie obrazów u Norwida. A tak późno przeze mnie odkryty, tu jestem niestety interpretacyjnie lebiego. Naprawdę, ten obyczaj stary, zobaczcie, to jest wszystko, to jest upioryczne. To jest pozbawienie się życia. Tam, gdzie tam lekką aluzją było na początku to, że zabieracie mi światło, to znaczy zabieracie mi słońce, odsysacie mi życie, prawda? To tutaj to jest bardzo mocne uderzenie. To jest bardzo mocne uderzenie. Każde wasze zwrócenie się przeciwko, nie chodzi o poszanowanie tradycji, to Norwid jest za poszanowaniem tradycji, ale każdy ruch wstecznicki, duchowy, intelektualny, moralny i każde to konserwowanie tej zaściankowości, niestety, proszę państwa, jest upioryczne. My od tego umieramy. Odziewający się na głowę pyłem, to przedłużenie nocy, ja nie wiem, czy to jest jakby, jestem tutaj może, myślę, że nieodosobniona w tej ekscytacji, to jest jeden z lepszych obrazów, uważam, na ten syndrom. Przedłużanie nocy. To właśnie ta transmisja nocy w sytuacjach różnych kryzysów kulturowych. Nie mówimy tutaj o nocy w sensie, że cywilizacja, panteizm druku zabije nas, prawda? Nie. My mówimy tutaj o wstecznictwie. Właśnie o tym trzymaniu ciągle tej swojej racji. To, czy on atakuje to z ramienia, nie wiem, czy w związku z sarmatyzmem, tym takimi reliktami oczywiście, znowu tym, co najgorsze w tym wszystkim, prawda? Czy tymi polskimi stodołami, których my nawet raz prosto postawić nie potrafimy, a ciągle się napawamy tym, jak to dajemy radę, ale dajemy radę właśnie trzymając się starego, absolutnie nie dając sobie zgody na wyjście z tego zaklętego kółka. To jest, uważam, obraz szalenie mocny. I teraz, niewiasty zaklęte w umarłe formuły, myślę, że to jest obraz wielokrotnie też znowuż tu, myślę, nam znany, znowu tej braku ekspresji kobiecości i braku w ogóle wyemancypowania kobiety jako takiej. Dla Norwida szalenie ważny problem. Jeśli ktoś tego problemu nie kojarzy, no to wystarczy właśnie czy do białych, czarnych kwiatów, do białych akurat konkretnie, ale też do wielu, myślę sobie, i dramatów i tak dalej. Ta kobieta ciągle jako taka niedokonana i w perspektywie religijnej, w perspektywie społecznej, taka, wiecie państwo, taka właśnie niepełna osoba,
której by się chciało strasznie zrobić pełną osobę, ponieważ nią jest, tylko że jednocześnie ciągle nie można tego dociągnąć egzystencjalnie i poznawczo. Wreszcie, tutaj jest jeszcze jeden obraz, na którym będzie mi bardzo zależało. Pozwolę sobie to dopowiedzieć. Tu zresztą jest parę bardzo mocnych oskarżeń jeszcze w międzyczasie. Tutaj przewijam sama, więc Państwo te oskarżenia jakoś widzicie, prawda? Pytać Was nie chcę i nie raczę Katy. To są bardzo mocne uderzenia. I teraz właśnie przechodzimy. Jeszcze ile mam czasu? 10 minut mam? Jeszcze 10 minut chyba mam, prawda? No to trzeba się już streszczać. Obraz pisania na Babilon. Obraz pisania na Babilon do Jeruzalem. Czasem się mówi też o pisaniu na Berdyczów, co jest bardzo, bardzo bywa zabawne jako obraz. Natomiast jest tutaj bardzo konkretna, to jest znowu bardzo konkretny kod. To nie są przypadkowe miejsca. O Jeruzalem nie będę się tutaj, jakby o roli Jeruzalem w ogóle, takiej wiecie, obietnicy, prawda, zbawczej roli. Nie będę tutaj może więcej mówić, natomiast to pisanie na Babilon mnie zastanowiło. Myślę, dlaczego na Babilon? No jako symbol upadku, jasne. Natomiast był ktoś, kto pisał na Babilon, w sensie literalnym Jeremiasz pisał na Babilon, prawda? I mówił mu, upadniesz. To była zła wróżba. I gdzieś między tą złą wróżbą, a tą dobrą wróżbą i takim uwięźnięciem tych listów gdzieś pomiędzy, prawda? To znaczy niby ta informacja, że te listy dochodzą, się pojawia. Berdyczów był, myślę sobie, bardzo znany już skądinąd, to już taka to na marginesie już Norwidowi, ponieważ na Berdyczów pisał przecież z kolei Balzak do Hańskiej, prawda? Dochodziły akurat te listy, przynajmniej niektóre dochodziły, a to było bardzo znane towarzysko z kolei jako kasus wtedy. No to już na marginesie, bo to może nie jest jakieś takie... nie jest takie zupełnie najważniejsze w tym. Natomiast tutaj jeszcze ten pamiętnik artysty i zawinę na moment do wątków ogólnopiekielnych. Pamiętnik artysty to mnie też zastanowiło. Ten wiersz, z którego Państwu przeczytałam jedną strofę zaledwie o właśnie tych kobietach w Limbie i o tym, że Dant bywał i Pitagor i jeszcze wielu innych było tam gdzie ja też byłem, nosi też tytuł w pamiętniku. Ta figura pamiętnika jest zaskakująca. Oczywiście tego pamiętnika, wiecie, pamiętnika artysty, w związku z tym takiego mojego dziedzictwa. Dziedzictwa, które jest jednocześnie ogryzmolone, pochylone w siebie, nie jest uwaga, zapanowania panteizmu druku. Jest absolutną odwrotnością tego, co się w tej chwili robi. Mianowicie Norwid nam mówi o tym, o czym też mówi nam w takich wierszach, jak chociażby Wielkie Słowa, że drukuje się na potęgę. Dynamika trwania słowa, silnego słowa jest zupełnie odwrotna. To znaczy w rezultacie ci, którzy nie pisali, potrafili powiedzieć coś takiego, co przetrwało. To w Wielkich Słowach się mówi bardzo mocno. Ale mówi się to tutaj też jakoś między wierszami. Kiedy się mówi zresztą, właśnie, zapanowania panteizmu druku pod ołowianej litery urzędem. Ołowiana litera, oczywiście ołów antymon, antymon to skąd inąd, antymon przecież ten stop, który był używany do drukowania wcześniej, zanim to się upowszechniło, to był stop zabójczy absolutnie, bo przecież antymon to jest antymnich w pewnym sensie, bo przecież tych ludzi tam w klasztorach, zwłaszcza tam, gdzie się trudniono drukowaniem, mnóstwo ich umierało, to była trucizna po prostu, prawda? Ale ten stop, więc ten ołowianej litery urząd jest najzwyczajniej w świecie, zobaczcie, dyktatem pisma, a raczej dyktatem druku, który wtedy jest rozpowszechniony szalenie. Przecież w 65, jak sprawdziłam, w Paryżu się drukuje więcej niż w całej Europie sumarycznie bodajże. To jest zalew, to jest zapowiedź tego zalewu, w którym myśmy się już utopili, ale on się już też zaczyna topić. I teraz w opozycji do tego ja piszę pamiętnik, który w zasadzie mogę sobie słać dowolnie gdzie, bo i tak prawdopodobnie, może dojdzie, tak? Z pewnym, nazwijmy to sobie, przystankiem pomiędzy, prawda? Ale to nie transmituje się bezpośrednio. Mało tego, jest ręczny i jest ogryzmolony i pochylony w siebie, więc w zasadzie nie zakłada komunikacji, w przeciwieństwie do tego panteizmu druku, prawda? Natomiast jest jeszcze coś takiego, ta figura, która, do której aluzyjnie nawiązuje ten tekst, ale nawiązuje też parę innych tekstów Norwida. Ołów.
To jest stop drukarski, ale jednocześnie on w opozycję wstawia ołów i bullę. To gdzieś znalazłam. Bullę z kolei. Bullę pewnie kojarzycie państwo z papieskich, prawda? Ale w ogóle z traktatów. To jest pieczęć. To nie jest cały zamzwitek, tylko to jest najzwyczajniej w świecie pieczęć, ale zanim bulla stała się tym, co w tym momencie można tak skojarzyć, bulla jest jednocześnie ołowianą kulką, do której wkłada się wróżbę. I się dziecku daje to, wiesza się to na szyi i tę wróżbę się czyta dopiero, kiedy ktoś jest dojrzały. Dla Norwida absolutny, kapitalny wzór lakonizmu komunikacyjnego. Ponieważ właśnie w tej bulli to są te dwa, trzy słowa o tobie, które z tobą dojrzeją, które się otworzy. Te słowa mogą być bardzo niemiłe oczywiście, jak wróżba nie musi być wcale taka fajna. Natomiast ten obraz dla mnie, tego wiecie, tego zderzenia obłędnego, rzeczywistego, tego wszystkiego, tego całego obłędnego, rzeczywistego przekazu, który się mówi jednocześnie stojąc nad katakumbami, co jak wiecie jest obrazem chrześcijańskim, tym obrazem tego chrześcijaństwa, do którego Norwid jest przywiązany głęboko. I jednocześnie się stoi tak naprawdę jak na suficie jakiejś świątyni, bo przecież on stoi sobie na tym bruku, ma przed sobą pustynność tego krajobrazu, duchową przynajmniej pustynność, gdzieś tam jakby mocniej uderzył obcasem, to i we Francji, bo kredowe te wszystkie podłoża, które też mogą się załamać, ale jednocześnie te inne podłoża, powiedzmy takie, te stropy wszystkie rzymskie, które on też ma w głowie, przywołuje je przecież ten katakumb korytarz, prawda? To jest sytuacja, drodzy państwo, w której stoi się na dobrą sprawę w bardzo znaczącym, a jednocześnie labilnym miejscu. To nie jest taka sytuacja takiego, to pogłębia jakby ten obraz z jednej strony wartości, do których my się chcemy odnosić, bo ten pamiętnik artysty taki właśnie wsobny, niewydany nie poddany presji ołowiu, świadomy siebie, ale jednocześnie praktycznie dostępny dla bardzo niewielu, więc skazany być może na klęskę recepcji albo na recepcję odroczoną. Ja ten, który stoję jednocześnie z pełną świadomością tego, jak funkcjonują moi rodacy, jak funkcjonuje ta mentalność z jednej strony romantyczna, do której mam mnóstwo zastrzeżeń i które uważam, że też mi wytacza krew, czyli raczej nie przetacza mi nic żywotnego, tylko wręcz przeciwnie, coś mi zabiera. Nie tylko mi daje, również mi zabiera, ogranicza mnie i jakoś mnie pęta. Z drugiej strony, jak Dante, prawda, zwiedziłem piekło, więc o piekle wiem bardzo dużo, a jak wiecie, nie są lubiani ci, którzy odwiedzili piekło. To można by było całą kolekcję tekstów europejskich, włącznie z Gałczyńskim piszącym do Miłosza, ty zwiedziłeś piekło, w związku z tym jesteś zdrajcą, wiesz o nas za dużo. W związku z tym, że wiesz o nas za dużo, możesz już mówić nam różne krytyczne rzeczy, nigdy nie będziesz lubiany. Nigdy nie będziesz czytany bez tej przesłony, ty już tam byłeś. Norwid jest tym, który tam był. To jest bardzo, bardzo eksplicite powiedziane, tak? Ten Dante, który siedzi w Ravennie, to jest ten Dante, który też już tam był. Z jednej strony ma z tego fantastyczny depozyt mentalny i może nam powiedzieć o nas bardzo dużo. Z drugiej strony stoi się wtedy tak labilnie jak Norwid nad tym korytarzem katakumb. Z jednej strony fantastycznie, że to jest wszystko, że to jeszcze trwa, ale to trwa na granicy trwania i nietrwania, rozsypania się, prawda? Więc ten obraz tego, to mi zależało na tym, tu wybaczcie państwo, ale czas jest w sumie, nie jest specjalnie, wbrew pozorom nie jest go za dużo, w związku z tym chaotyczne nieco wiązanie tych obrazów, ale zależało mi bardzo na tym, żeby kilka tych asocjacji jakoś w, no powiedzmy, rozmowie z państwem, chociaż ta rozmowa jest trochę monologiem, ale żeby kilka tych asocjacji wywołać. Reasumując, naprawdę ten tekst w rezultacie okazuje się, jak to bardzo często w przypadku Norwida, i to jest już moja ostatnia refleksja, kiedy zaczynamy się pytać o takie teksty i bardzo sama się do tego zachęcam, od pewnego momentu zaczęłam się zachęcać. Naprawdę te wiersze mają w sobie absolutnie otchłanne potencjały. To znaczy bierze się ostatni despotyzm i wszyscy mówią, no dobrze, ostatni despotyzm, no to tak naprawdę nie pytamy się, o czym to jest. Jak zaczynamy się pytać, to mamy a, scenkę, którą możemy zrekonstruować konkretną, historyczną, b, ileś kodów kulturowych, całą plątaninę nawiązań erudycyjnych i jednocześnie prawdę o nas. I to wszystko razem pracuje u Norwida na, powiedziałabym,
kilku co najmniej, a czasami nawet na 100 pokładach. I tutaj te wszystkie moje peregrynacje między trochę Baudelaire'em, Dantem, a w związku z kryzysem, o czym żeśmy powiedzieli, miały mniej więcej taki cel, żeby Państwu pokazać, jakby to z jednej strony dać nam to lustro krytyczne. Ostatnie absolutnie słowo. Wydaje mi się, że to, co się tutaj mówi, tak znów odczyta on, co ty dziś czytasz, ale on wspomni mnie, bo mnie nie będzie, nie jest te ostatnie dwa wersy. To nawet nie jest, drodzy Państwo, informacja. Ostatnie dwa wersy widzicie. O tym, że tak naprawdę wnuk mnie przeczyta, bo do wnuka tu się zwracamy bezpośrednio, mówimy do niego. Ja myślę, że to jest ciągle figura tego pamiętnika, wbrew pozorom, że tu taką elipsą się zahacza, bo zawsze wszyscy się męczą z tym, to w kogo on celuje. Czy on mówi do wnuka, czy on mówi do syna. A on mówi w gruncie rzeczy do tego z siebie, którym zostaje, kiedy trzeba będzie przeskoczyć fazę syna i wskoczyć w fazę wnuka. Oby się udało, bo on tego nie wie oczywiście, czy się uda. A na tym też polega cały zakład metafizyczny tego wiersza, że może się przecież nie udać, a w gruncie rzeczy już bardzo wiele się nie udało. I takim pesymistycznym domknięciem domykam swoją tyradę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To ciekawe, jak można się jeszcze zmagać z tekstem, bo Norwid czasami funkcjonuje jako taki pisarz, z którym się zmagać trzeba. Zmaga się czytelnik, panie się zmagają pewnie podczas omawiania Norwida w klasie. Uczniowie się zmagają, a być może zmagał się także Krzysztof Kamil Baczyński, o czym opowie pan doktor habilitowany Karol Samsel, odwołując się do metodologii Harolda Bluma i pewnie nie tylko. Dziękuję bardzo, witam Państwa. Proszę Państwa, teoria lęku przed wpływem Harolda Bluma jest teorią efektowną, a zarazem kontrowersyjną. Uważa się ją nierzadko za jakiś rodzaj dojrzałego odłamu metody psychoanalitycznej. Tu mi ściągawkę zasunięto, ale sobie poradzę. Dojrzałego odłamu metody psychoanalitycznej. I to też kładzie na nas pewne obciążenia. Jeśli w kluczu teorii lęku przed wpływem mielibyśmy przeczytać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, należałoby go określić zgodnie z terminologią Harolda Bluma efebem, zaś Norwida prekursorem. Ta dialektyka, zmaganie się trochę niczym walka Jakuba z aniołem, walka efeba z prekursorem, to kościec teorii blumowskiej. Efeb to poeta, który staje u początku swojej drogi, zmuszony zmagać się ze swoim wielkim antagonistą, zarazem odczuwający obiektywne warunki kresu. Efeb czuje, że oto nadchodzi na jego oczach koniec historii literatury, a wielki prekursor reprezentuje te ideały, których nie da się już w żaden sposób wskrzesić oryginalnie. Te ideały wyłącznie mogą zaistnieć ponownie w wariacjach tautologii i powtórzeń, a Efeb tej drogi nie chce. Toteż zmuszony jest zmagać się z prekursorem, ale ściąga również na swoje barki brzemię nerwic, idiosynkrazji, przeczulenia. Zadanie tworzenia poezji jest zadaniem przekraczającym jego siły. Czy możemy tak przeczytać Baczyńskiego? Oczywiście jest to decyzja bardzo dla nas kontrowersyjna. Podążenie tą ścieżką interpretacji domagałoby się znalezienia w zeznaniach młodego poety świadectw tego rodzaju przeczulenia. Przywołam tylko jeden z takich przypadków, to jest zeznanie Baczyńskiego, które przypomina Wiesław Budzyński ze sławnej książki Testament Krzysztofa Kamila. Przypomina je z kolei Emilia Musierowicz-Kiereś, która analizuje jeden z wierszy Baczyńskiego, Łowy, w kluczu możliwych inspiracji Baczyńskiego tradycją literacką. Ale Musierowicz-Kiereś też mówi dokładnie tyle, że nie jest w stanie wskazać na nic więcej niżeli świteziankę. Możliwe są wyłącznie pewne bezpieczne inspiracje, te, które obnażałyby Baczyńskiego, Baczyński wyraźnie ukrywa. I tu wchodzi ów cytat z
autora wiersza Pokolenie, w którym młodziutki 20-letni chłopak nie kryje się ze swoim zniecierpliwieniem wobec pytań o aluzje, reminiscencje, inspiracje. Na uwagę o podobieństwie stylistycznym wierszy swoich i Słowackiego sam Baczyński miał odpowiedzieć, i to z lekkim zniecierpliwieniem, że w jego wierszach obecny jest zarówno Słowacki, jak Asnyk, Klonowicz, Wincenty Kadłubek, Ewangelia Świętego Jana i ksiądz Baka. Na każdy bowiem współczesny, nowoczesny wiersz składa się milion poprzednich, cały dorobek niepodzielnej literatury. I chciałbym, żeby poniekąd to zniecierpliwienie Baczyńskiego z nami pozostało. Ono znamionuje pewną idiosynkrazję, ale też przewrażliwienie tego poety. Efebowie blumowscy powiadają, obawiamy się, że nie odcisnęliśmy piętna na języku, który przypadł nam w udziale, że spędziliśmy całe nasze twórcze życie na przesuwaniu z miejsca w miejsce wcześniej ukutych przez prekursorów fragmentów. Baczyński wydaje się może z podobnym przewrażliwieniem również się zdradzać. W 2011-2010 roku mieliśmy bardzo dobrą książkę na temat poety. Nie wiem, czy Państwo się z tą książką zetknęliście, Agnieszki Zgrzywy, Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Ja tam właśnie z tej książki wyczytałem cytat, który mnie zdumiał, ponieważ nigdy nie odczytywałem tak tej pierwszej, najmłodszej liryki Baczyńskiego, tej czerpiącej właśnie z konwencji baśniowości. Dla Zgrzywy sprawa była oczywista. Baczyński w tych swoich pierwszych, zdawałoby się najbardziej niewinnych wierszach, ustawia się w roli demona. Autodemonizacja to jest coś, co charakteryzuje jego postać. On zadośćuczyni swojej literackiej indolencji, budując właśnie baśń poetycką, balladę, wykorzystując wytarte konwencje. Zgrzywa pisze następująco. Ustawienie siebie w roli demona szalejącego na świecie i we wszechświecie jest kolejną próbą odreagowania i zemsty, próbą wybicia się też poza własną słabość. Bo przecież w istocie bohater mówiący należy do herosów, ale takich herosów obłąkanych, owych konkwistadorów, do armii Don Kiszotów, obłąkanych marzycieli. To są największe figury poezji Baczyńskiego. Bohater poprzedzony jest mottem z wiersza Norwida, Epos nasza. Don Kiszot to pierwsza lektura Norwida, pierwszy epos, który Norwid przyswaja. Więc te wątki cervantesowskie zawsze na każdym piętrze znaczenia będą łączyć Baczyńskiego z Norwidem. Być może o tej paraleli Norwida z Baczyńskim, modelu heroizmu przez Cervantesa mówi się najczęściej. A że my Krzysztofa Kamila Baczyńskiego bardzo lubimy kreować jego legendę. Przypomina nam Stefan Zabierowski, który z kolei przypomina nam książkę Zygmunta Wasilewskiego i historię pewnej wycieczki, pacyfistycznej wycieczki młodzieży szkolnej z gimnazjum Batorego do Onex pod Genewą. I tam właśnie stamtąd miała pochodzić fotografia młodziutkiego Krzysztofa Kamila, to wtedy pewnie ośmiolatka, tak? To jeszcze nawet nie było gimnazjum Batorego, przepraszam, skoro to był ośmiolatek. W pozycji mickiewiczowskiej z dopiskiem Krzysztof Kamil na Judachu Skale. My jesteśmy gotowi już przypisywać tego rodzaju obrazowi anegdotyczny charakter, jakiś wydźwięk, młody Krzysztof Kamil, niczym Mickiewicz, etc. Nic takiego, proszę Państwa, tam w Onex pod Genewą w 1929 roku fotografowali się wszyscy uczestnicy tamtej szkolnej wycieczki w tej charakterystycznej wańkowiczowskiej pozycji. Również dziewczęta chciały podobną fotografię, więc to kolejny z takich ważnych sygnałów, w jak niebezpieczne miejsca może nas zaprowadzić stereotypizacja legendy Baczyńskiego. Proszę Państwa, Blum w swojej koncepcji przezwyciężania lęku przed wpływem kładzie nacisk na 6 etapów starć, zwarć rewizyjnych, jak mówi, revisionary races,
zabiegów, które mają służyć emancypacji efeba spod wpływu prekursora. To kolejno, proszę Państwa, klinamen, tessera, kenosis, demonizacja, askezis oraz apofrades. Klinamen to odchylenie, mówiąc w tym źródłowym znaczeniu tego słowa, pojęcie łacińskie pochodzące z filozofii epikurejczyków, poznane dzięki Lucretiuszowi de Rerum Natura i traktatowi, w którym klinamen miało symbolizować parenklizę, czyli swobodne odchylanie się od atomów od raz obranego biegu. Proszę Państwa, Lucretiusz to nie tylko patron ateistów, ale i wynalazca wolnej woli. Można powiedzieć, że owa korekta do systemu demokrytejskiego, którą wprowadził Lucretiusz, to był pierwszy triumf pojęcia wolnej woli w filozofii antycznej. Lucretiusz jest niechcianym gościem w polskiej literaturze. Bywa obecny za sprawą Kochanowskiego, jest obecny w Trenach, jest w Sofiówce Trębeckiego. Jego promotorem, mimo tego, że uchodzi za patrona ateistów, jest Krasicki, ale już Mickiewicz w Dziadach części trzeciej powiada Lucrecy Lewiatan Hobbes, a więc trojakie imiona szatanów mających pętać duszę Konrada. Jednym z tych imion szatańskich jest właśnie imię Lucretiusza. To on opętuje Konrada i dyktuje mu słowa wielkiej improwizacji. No i w końcu mamy wykład Dębickiego z Emancypantek. Również tekst, którym można o lukrecjanizm podejrzewać. To właśnie stąd Blum swoją koncepcję klinamenu, odchylenia od intencji prekursora, aby biec właśnie stąd ową koncepcję Blum bierze. Kolejna idea to tessera, kategoria przejęta od Lacana, dokładnie rzecz biorąc dopełnienie i uzupełnienie prekursora. Bardzo często tessera nazywa się etapem antytetycznym. Właśnie tu, na tym etapie efeb musi uwidocznić swój potencjał sprzeciwienia się prekursorowi. Dalszą częścią tej drogi jest kenosis. Kenosis, czyli pustoszenie, odczynianie i izolacja. Kenosis, czyli miłość kenotyczna, miłość Chrystusowa, dlatego jest taką zwana, bo to jest miłość korząca się przed człowiekiem, a więc owo ukorzenianie się, pozbawianie osobowości. To jest trzeci, zdaniem Harolda Bluma, z etapów, które osiąga efeb powoli po owych piętrach uniezależniania się od prekursora, ruszając ku górze. Mamy, proszę Państwa, demonizację, która u Harolda Bluma przede wszystkim oznacza uczłowieczenie. Tu słowo demon należy rozumieć zgodnie z tradycją neoplatońską, jako daimonion, jako coś, co jest duchem sprzeciwu, ale pozytywnym z duchem sprzeciwu, prowadzącym do niwelacji błędów prekursora. Askezis to oczyszczanie i sublimacja instynktów agresywnych, apofrades powrót umarłych, moment ostatecznego triumfu efeba, gdzie efeb ma oto poczucie, że tworzy wiersz doskonalszy od prekursora. Więcej, czytelnik ma poczucie, że prekursor nie stworzył swojego własnego wiersza, ale to efeb stworzył wiersz od prekursora mądrzejszy i dający dopiero prekursorowi pełnię istnienia w literaturze. Proszę Państwa, to bardzo ryzykowna metodologia, teoria, która głęboko zakorzeniona jest w koncepcjach psychoanalizy. Czy da się nią czytać relacje Baczyński-Norwid? W jaki sposób Norwid pojawiał się w życiu i twórczości Baczyńskiego? Co do tej pory badacze tej relacji zdołali nam powiedzieć? Powiedzieli niemało, to od prawa do lewa. Zacznijmy może od Przemysława Dakowicza. Pierwsze ślady obecności myśli Norwida w dziele Baczyńskiego odnajdujemy już w roku 1939. Mamy oczywiście wspomniane już przeze mnie motto Don Quixota, pochodzące z wiersza Epos Nasza. Kazimierz Wyka i Stanisław Stabroch z kolei przywoływają utwory Czarne cheruby kołyszą widnokrąg, Starość oraz wiersz Ach zadumani. To są trzy wiersze, które również mają sugerować norwidowskie inspiracje. Jerzy Święch widzi podobieństwa w poziomie melodii wiersza Baczyńskiego, co ma być czerpane z Norwida. I to są chyba takie najbardziej finezyjne odczytania możliwych zapożyczeń.
pod wpływem Norwida Baczyński ma stosować przeplot wersów średniówkowych i bezśredniówkowych, co chroni przed monotonią rytmiczną. Także wpływowi Norwida należy zawdzięczać stosowanie przez Baczyńskiego tak zwanej strofy safickiej, a więc trzech wersów długich i czwartego krótkiego. Wreszcie jako odnorwidowskie należałoby uznać formaty 9-10-zgłoskowe w wierszach o tematyce proweniencji moralnej. No ale nie tylko 9-10-zgłoskowce, ale również 14-15-16-zgłoskowce wskazują na odniesienie do Norwida, czyli oczywiście Bema Pamięci Żałobny Rapsod. To jest utwór pisany heksametrem polskim. 14, 15, 16. Takie długie okresy pojawiają się między innymi w poemacie o Bogu i człowieku, w Narodzinach Boga. Jesteśmy, proszę Państwa, kiedy przywołujemy te tytuły około zimy roku 1941-1942. Baczyński ma 20-21 lat. Właśnie wówczas miała nastąpić intensywniejsza i taka dotrwałego przyswojenia prowadząca lektura Norwida, powiada Wyka. Przywołując tu przede wszystkim poemat o Bogu i człowieku. W owym poemacie Baczyńskiego mamy przedziwną figurę rzeźnika Jana. Wydaje się, że jest to wariacja na temat poematu Kwidam Norwida. I bez Kwidama bardzo trudno rozumiana. Proszę Państwa, Kwidam to przede wszystkim dzieje bohatera reprezentującego nowe pokolenie. Aleksander Zepiru ginie w 24 pieśni poematu, uderzony rzeźnickim toporem na środku jatki rzymskiej. Jesteśmy, jeśli chodzi o czas i miejsce akcji, w obrębie Rzymu Heliogabala. Jeżeli mógłbym mówić o inspiracjach owych pokoleń, to pokolenie roku 1910, Mieczysław Jastrun dla przykładu, bardzo głęboko przyswoili sobie właśnie lekturę Kwidama. Natomiast ci młodsi, pokolenie roku 1920, więc Baczyński, więc Gajcy, więc Różewicz, etc., etc., dla nich ważnym punktem odniesienia stawał się Prometidion. Prometidion, który był obecny w literaturze już od czasów początku wieku XX. Mieliśmy Stanisława Malczarta, między innymi przywołującego Prometidiona, mieliśmy Wilhelma Chorzycę, mieliśmy Prometidiona jako ważny poemat Reduty. Prometidion jest bardzo ważnym punktem odniesienia, ale również dla Baczyńskiego i tego pokolenia niemniej istotny pozostaje Kwidam. W tym samym tekście mamy intertexty z Bema Pamięci Żałobnego Rapsodu i powlókł miasta strasząc i grając na dwóch piszczelach czy na dwóch włóczniach. Inne wiersze, do których moglibyśmy tu przywołać Norwida, to Rapsod o klęsce, w żalu najczystszym, młot, modlitwa trzecia oraz zjawy. W tych wierszach Baczyńskiego słychać taką charakterystyczną strofkę saficką braną z Norwida. Jak widzicie Państwo, ta sfera reminiscencji, aluzji to czasami bardzo finezyjne odniesienia, zapożyczenia dotyczące muzyki norwidowskiego tekstu. Wydaje się, na to chciałbym również zwrócić istotną uwagę, że bardzo wiele z inspiracji Norwidem mimo konfliktu z ojcem Krzysztof Kamil mógł przejąć od Stanisława. Stanisław Baczyński odwoływał się do Norwida przy wielu okazjach. Przede wszystkim należałoby przywołać jego rozdział literatury pięknej Polski porozbiorowej. Tam mamy bardzo ciekawą wizję Norwida. Ojciec Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nazywa go egzegetą i semiotykiem poezji. Przypomina między innymi wykłady o Juliuszu Słowackim. Uważa, że te wykłady, które Norwid wygłaszał w Paryżu w Czytelni Polskiej w 60 roku, to taki protest poety przeciw uprzedzeniu i bezmyślności ogółu w stosunku do dzieł poetyckich. Jaki jeszcze Norwid jest istotny dla Stanisława Baczyńskiego, ojca Krzysztofa Kamila? Norwid, który czyta Bogu Rodzice, czyli ten, który rozpoznaje na nowo wielkośredniowieczną pieśń, i Norwid,
autor rzeczy o wolności słowa. Stanisław Baczyński bardzo ceni również etymologię Norwida, te udawane etymologie. Norwid w sposób twórczy etymologizował. Dla Stanisława Baczyńskiego najpiękniejsze są etymologie słów piękno, brzydota, szkaradność, które odnajdywał w O sztuce dla Polaków. Wydaje się, że ten Norwid, który interesuje ojca Krzysztofa Kamila, to Norwid krytyk literacki. To figura być może związana z zainteresowaniem starego Baczyńskiego i Żykowskim. Ale również jest istotne to, że stary Baczyński jest wrażliwy na ten semiotyczno-poetycki wymiar praktyki artystycznej Norwida. Ile z tego mógł przejmować Krzysztof Kamil, wobec ilu rzeczy mógł chcieć zaprotestować, to są oczywiście pytania, które muszę pozostawić w zawieszeniu. Zdaniem Stanisława Stabry wpływ Norwida zaznaczył się na Baczyńskiego przede wszystkim w problematyce, jak to określa Stabro, uogólnienia etycznego. Są wiersze, których konkretne sytuacje liryczne koncentrują się ostatecznie w tym norwidowskim etycznym uogólnieniu, a więc w czymś, co ma taki norwidowski rodzaj rezonowania, norwidowską aurę, puentę, przekaz. To są wiersze zdaniem Stabry kołysanka, ciało, bohater, wizerunek, rycerz, miłość, człowiek, ugory i w żalu najczystszym. Bardzo ważny jest również podział wyki na katastrofizm historiozoficzny oraz katastrofizm generacyjny. Wiemy o tym, że dla samego Baczyńskiego bliskie jest to przejście od katastrofizmu historycznego, historiozoficznego do generacyjnego. To zgadza się dokładnie rzecz biorąc z tą norwidowską wizją uczestnictwa w dziejach. Nie ma chyba niczego, czemu bardziej Norwid by, wobec czego Norwid bardziej by protestował niż ta wizja historiozoficznej katastrofy. Norwid poszukuje generacyjnej odpowiedzialności za katastrofę, a w planie sytuacji paryskiej, emigracji paryskiej, chce mówić przede wszystkim do młodych emigrantów. To są pisma do młodej emigracji w Paryżu, listy o emigracji. Zresztą ten model uczestnictwa w dziejach, który obecny jest w listach o emigracji Norwida, był rozpoznawany przez Dakowicza między innymi jako ten model, który mógł przejmować Baczyński. Memoriał o młodej emigracji, głos niedawno do wychodźstwa polskiego przybyłego artysty, odpowiedź na zarzuty przeciwko listom o emigracji. To wszystko to jest owa potrzeba artykułowana przez Norwida, konieczność wzięcia odpowiedzialności za katastrofę kultury przez młodą emigrację, przez pokolenie wstępujące. Zarazem stara emigracja identyfikowana jest tym historiozoficznym modelem katastrofy, jałową historiozoficzną wizją, którą za wszelką cenę należy odrzucić. To jest ta idea, która również dla Baczyńskiego pozostaje istotna, idea wzięcia odpowiedzialności w rozumieniu generacyjnym tego słowa. Dzisiaj może jest Państwu już o wiele bliższy, niezatytułowany dramat Baczyńskiego, ponieważ w tym roku radio przygotowało słuchowisko w oparciu o ten dramat zatytułowany Pora gniewu. Ten niezatytułowany dramat również odczytywany jest jako tekst inspirowany antropologią norwidowskich bohaterów. Słyszymy tam echa wielkości Spartakusa oraz Fulminanta. Mamy dwie postaci. Jedną z tych postaci jest młody chłopak, z jednej strony żołnierz, z drugiej mędrzec, zarazem poeta i pacyfista, Jan. Wcielenie ideałów Baczyńskiego. Drugą postacią jest Piotr. Postać, którą Norwid nazwałby z pewnością zakonnikiem szału. Ten Piotr to troszeczkę portparol Andrzeja Trzebińskiego. Zresztą ten konflikt między Janem a Piotrem to trochę konflikt między Baczyńskim a Trzebińskim. Piotr protestuje przeciwko spolegliwości Jana. Nie chce dopuścić do powtórzenia Odysei polskiej słabości. Z kolei Jan mówi, nie należy nam szafować czynem. Od jakże dawna zagraża nam niebezpieczeństwo nadmiernej siły. Bohaterowie nawzajem
prześcigają się w argumentach po przeciwnych stronach. Kim być? Reprezentować prestiż słabości, czy z owej słabości się wyłamywać? Jeżeli chodzi o dramat Baczyńskiego, dramat między owym problemem pacyfizmu a dramatem czynu, cały czas chyba aktualne pozostaje rozpoznanie Jerzego Święcha. Pacyfista z przekonań staje się militarystą z wyboru. To jest określenie, które bardzo dobrze charakteryzuje ogromny problem Baczyńskiego, właściwie jego dramat wyboru dokonujący się między potrzebą pozostawania niejako na uboczu wydarzenia, z drugiej strony koniecznością zachowania własnej tożsamości, własnej duszy, jakby powiedzieć za romantykami. Żołnierzem jestem, cokolwiek bądź robię. Ten cytat z Fulminanta Norwida bardzo często Baczyński przywołuje wespół z cytatem z jeźdźca Jerzego Lieberta, słynnym cytatem, uczyniwszy na wieki wybór, każdej chwili wybierać muszę. Te dwie rzeczy, Liebert oraz Norwid, to motta do poematu Wybór. Jak pisze Edward Kasperski, myśl żołnierzem jestem, cokolwiek bądź robię, to bez wątpienia kościec postulowanej przez Norwida etyki walki, pomyślanej jako alternatywa dla konspiracji, powstań, krwawych potyczek i bitew, konwulsyjnych działań wszelkiego rodzaju. I teraz, proszę Państwa, żebyśmy dobrze zrozumieli, dlaczego właśnie za Norwidem postępuje Baczyński w swojej koncepcji etyki walki. Trzeba tu zrozumieć, że Norwid w swojej strategii owej walki wybiera drogę zimnych cnót zamiast tych gorących, które charakteryzowały zakonników szału. Owe zimne cnoty sprawiają, że cały czas pozostajemy tutaj w obrębie logosfery walki, w obronie pokoju. Ta walka toczy się w obronie pokoju, nie zaś jest anarchią wojny powszechnej. Norwid bardzo boi się owego kultu wojny powszechnej. Przeciwko owej idei wojny powszechnej wyprowadza obraz walki w obronie pokoju, walki pokojowej. Czego jeszcze obydwaj się boją? Czegoś, co James Campbell w kontekście anglosaskiej literatury wojny i okupacji nazwał Combat Gnostics, czyli gnoza wojny. W to bardzo głęboko uwierzyli brytyjscy poeci wojny, że wojna jest doświadczeniem nienazywalnym, ineffable, nieokreślalnym, nie dającym się wypowiedzieć, jest tajemnicą, trochę tym, czym jest gnoza w świecie religijnym. Że jest coś takiego jak gnoza wojny, niewypowiadalna tajemnica, która nakazuje człowiekowi się wyłącznie ukorzyć i nic więcej. Zauważcie Państwo, że polska literatura wojny i okupacji całkowicie temu obrazowi gnozy wojny się przeciwstawia. Walczy o trzeźwość strategii walki, o ową etykę walki od początku do końca rozumową, przytomną w obliczu wyzwań, które w żadnym momencie nie mogą stać się irracjonalnymi. To jest właśnie patronat Norwida. Wycofać ową wizję armii zakonników szału, a wprowadzić strategów, którzy będą troszczyli się o owe zimne cnoty. Norwid przyjmował, że celem strategii jest utrzymywanie ciągłości, koordynowanie, wiązanie ze sobą wzajemne poszczególnych działań. Konieczna jest wiedza o obowiązujących prawach historycznych, o nienaruszalnych wartościach transcendentnych. A więc nie gnoza wojny, ale wiedza, z czego wynika prawo wojny, jak największa walka o to, aby nie dopuścić do głosu owej anarchii wojny powszechnej, wojny globalnej, która może zadziałać jak opium, jak narkotyk. No właśnie, proszę Państwa. Trzeba podkreślić, że nie możemy łatwo znajdować pól podobieństw między Baczyńskiego a Norwida myśleniem o katastrofie. Stosunek do katastrofy poetów wojny i okupacji jest stosunkiem, który nazwałbym afektywnym. Jest to pojęcie ściśle związane z
sytuacjami apokaliptycznymi, lirycznymi sytuacjami apokaliptycznymi. Norwid również pisze o katastrofach. Choćby Grażyna Halkiewicz-Sojak napisała bardzo dobry tekst o apokaliptycznych wierszach Cypriana Norwida, ale on nie zastanawia się nad horrorem katastrofy, tym afektywnym modelem katastrofy, ale nad formami katastrof w dziejach. Jego nie interesuje sam katastrofizm, ale refleksja nad formami katastrof. Usiłuje swoją refleksję nad tragedią człowieka przeprowadzać niejako ponad katastrofami. To także go odsuwa, separuje od katastrofistów wojennych. I chociaż można powiedzieć, że to świadomość odpowiedzialności generacji za historię, to jest coś, co od Norwida przejmują Baczyński i jemu podobni, to owa katastrofistyczna wróżba spełniająca się nad światem, to nie jest wizja Norwida. To jest coś, przed czym Norwid za wszelką cenę by się przed tym wzdragał. Nie chce historii, obrazu historii wstrząśniętej, ale refleksji nad jej formami i wyciągania wniosków o charakterze filozoficznym, nie, bo filozofem nie jest, intelektualnym też za mocno, refleksyjnym, tak bym powiedział. Ile jeszcze mam czasu? Już prawie koniec. Dobrze. To może dobrze się stało, że nie przeszedłem do Harolda Bluma, natomiast głęboko wierzę, proszę Państwa, głęboko wierzę w to, że to porównanie jest możliwe. Miałem kilka przykładów owego manipulacyjnego wykorzystania Norwida przez Baczyńskiego, który wskazuje, że Baczyński rzeczywiście walczy z wpływem Norwida, usiłuje go przyporządkować sobie i swoim interesom twórczym. No ale przyznam szczerze, że były też przykłady, które do mnie przemawiały mniej. To bardzo kontrowersyjna teoria, ale warto nią badać historię polskiej literatury i nie widzieć w nim niczego, nie widzieć w tej teorii niczego skandalicznego. Tyle na pewno wiem i o tym jestem do dzisiaj przekonany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy 20 minut na dyskusję. 20 minut na pytania, więc być może w tej dyskursywnej formie pojawi się okazja. Pojawiam się już w kadrze. Być może w tej formie pojawi się pytanie o konkretnie Baczyńskiego i Norwida i Harolda Bluma. Ja jestem bardzo ciekawa, czy ten język naukowy mówienia, bo też oboje Państwo naukowo zajmują się literaturą, jest na ile jest użyteczny dla Państwa, którzy dla pani, które zajmują się tym na co dzień w szkole, na ile to się zbiega, na ile się rozjeżdża. Więc jestem bardzo ciekawa, czy mają panie jakieś pytania. Mam tutaj mikrofon i zapraszam. Albo refleksje, czy jakieś uwagi. Ja bym poprosiła, żeby pan doktor się wytłumaczył z tego, czego nie dopowiedział. Dobrze, to ja zaraz zaproszę państwa, mamy ten czas do przerwy jeszcze do 15:30. Ja mam też takie właśnie pytanie do państwa, bo państwo, to jest dla mnie też ciekawe, zajmują się tym i naukowo, i literaturą też praktycznie oboje. Jako pisarze, twórcy. Więc mam takie pytanie, może naiwne, Norwid, czy Baczyński są dla Państwa ważni na teraz, na 2021? I jeszcze jedno, co tak intuicyjnie byłoby ważne dla na przykład licealisty?
czy w 2021 roku, który trochę zdalnie, trochę niezdalnie się uczy o czym i przyswaja tą poezję, o czym będziemy mówić. Także mam takie pytania właściwie do obojga plus to wytłumaczenie, więc potem... Jak najszybciej, bo nie chcę Elizie zabierać czasu. Eliza jest jednak czytelniejsza ode mnie, więc z większą przyjemnością. Chodziło mi na przykład o wiersz Światy. To jest jedna z takich najbardziej charakterystycznych sytuacji. Chodzi mi o motta. Motta z Norwida, które wykorzystuje Baczyński. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Słowackiego, który wiemy, że razem z Rilkem modelował tę wyobraźnię późnego Baczyńskiego, to Słowacki ma tylko jedno motto w całym zbiorze wierszy Baczyńskiego. Natomiast Norwid ma tych mott mnóstwo. I kiedy znamy takie podstawowe prace na temat funkcji paratekstów, mott w literaturze, to się przekonujemy, że owe parateksty zawsze pełnią rolę manipulacyjną. One mają za zadanie doprowadzić do jakiejś realizacji, jakiejś ukrytej transakcji, w oparciu o którą poeta Efeb korzysta na tym. I ten wiersz Światy Baczyńskiego jest może tutaj najbardziej charakterystyczny. Motto pochodzi z wiersza To rzecz ludzka Norwida. We mnie... Nie mam tego tekstu. We mnie w świecie grób dwa słowa, umiem trzecie. I proszę Państwa, to jest wers, który jest... absolutnie nie norwidowski, nie kojarzy się w sposób norwidowski. We mnie w świecie grób dwa słowa, umiem trzecie. To jest liryk dla Norwida zupełnie niereprezentatywny, młodzieńczy, ściśle związany z bardzo lokalnymi przeżyciami poety. Jedna rzecz to jest zwiedzanie Pompejów, a druga to rozstanie z Kamilą L. Te dwie rzeczy sprawiają, że kontekst tego wiersza, też kontekst przeżyć i doświadczeń sprawia, że wiersz To rzecz ludzka trudno czytać w oderwaniu od owych przeżyć, pejzażu psychicznego Norwida i tak dalej. Natomiast Baczyński bierze stąd cytat, który zdaje się umocowywać takie rozumienie katastrofy, które mu odpowiada. Norwid również mówi w swojej literaturze o katastrofie, ale nigdy nie pojmuje katastrofy jako katastrofy związku pomiędzy rzeczywistością a jej przedstawianiem. Bo to jest jednak poeta, który mówi odpowiednie dać rzeczy słowo. Wierzy w tę mimetyczną siłę słowa. Katastrofa nie oznacza katastrofy związku między rzeczywistością a jej przedstawianiem. Baczyński uważa, że owa wiara w to, co przedstawiający jest wiarą upadającą, że jesteśmy skrajnie kosmicznie osamotnieni, również w wymiarze słowa, które miałoby nas reprezentować. Więc we mnie w świecie grób dwa słowa, umiem trzecie, to jest akurat taki cytat z Norwida, który przede wszystkim nie reprezentuje jego logocentrycznej koncepcji słowa. Zostaje wykorzystany jako wiersz, który rzekomo miałby wzmacniać Baczyńskiego, ten erozyjny, sceptyczny światopogląd, że słowo ginie, ale Norwid tak nie uważa. Jest to wiersz młodzieńczy, więc niemiarodajny dla Norwida. Tu dochodzi do czegoś, co moglibyśmy właśnie nazwać owym wymiarem odchylenia od prekursora. Więc jedną istotną rzeczą są te motta. Inną to są oczywiście te rzeczy, które wychwytywali badacze, mapując przede wszystkim dla Państwa podobieństwa. Jeżeli Święch tropił tę muzykę tekstu przede wszystkim, czyli posługiwanie się piętnastką, szesnastką, wspólną motywiką, to także są techniki bloomowskie. Efeb upodabnia się do prekursora w odruchu askezis, żeby stworzyć w czytelniku złudne wrażenie,
że jest tegoż prekursora akolitą, kimś, kto sprzyja intencjom prekursora, ale to jest iluzoryczne. Efeb po to udaje prekursora, żeby w pewnym momencie wzbić się ponad nim i oddać decydujący cios. To wszystko możemy w tym duchu odczytać. Kluczem wydają mi się motta. One pokazują to przesuwanie norwidowskich znaczeń i próby, które mają nas doprowadzić do zupełnie innego punktu, niż chciałby nas wieść Norwid. To jest między innymi kwestia owej katastrofy słowa. Zdaniem Norwida nie następuje. Zdaniem Baczyńskiego owszem. I musimy sobie jakoś z tym światem po katastrofie słowa poradzić. Światem w nas samych i światem na zewnątrz. Zdaję głos Elisie. To ja się... Hejku. Trzeba się teraz szybko rozebrać z tej maski. Na chwilkę, to znaczy w związku z pytaniem o pisanie i w związku z pytaniem o potencjalną atrakcyjność Norwida. Jeśli chodzi o pisanie, to rzeczywiście dla mnie Norwid jest jakoś w nieoczywisty sposób inspirujący. Nie w takim sensie, żebym się bezpośrednio z nim mierzyła w materii literackiej, a może ze sztuką kondensacji i z jego filozofią życia może się mierzę czasami. Bo ja nie piszę wierszy, natomiast piszę rzeczywiście, powiedzmy, małe prozy. Jakoś egzystencjalne. W związku z tym, owszem, to jest czasami tak, że się zahacza o Norwida, tylko zahacza się, kiedy człowiek sam sobie nie uświadamia nawet kiedy. To znaczy mianowicie wtedy, kiedy pisze sobie na przykład o wszystkich możliwych, nie wiem, algorytmach niefartów życiowo-egzystencjalnych, o jakimś takim wypadnięciu, prawda, o niemożności spasowania się z rzeczywistością, o byciu takim, nazwijmy to sobie, figurą no właśnie nie bez sensu, tylko takiego nieutrafienia, nie? No to Norwid jest takim najbardziej egzemplaryczną, jedną z najbardziej egzemplarycznych figur w naszej rzeczywistości, właśnie tych, którzy się permanentnie z czymś rozmijali. I rozmijali się nie w tym sensie, że nie rozumieli tych swoich czasów, tylko raczej wylądowali albo trochę za późno, albo trochę przedwcześnie, albo rzeczywiście nie wpasowali się w pewien rytm funkcjonowania swojej wspólnoty, nie tylko polskiej, w jakimś sensie również europejskiej i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie są takie rzeczywiście momenty inspiracji, które z kolei przecinają się teraz, mogę powiedzieć, poza może nielicznymi elementami rzeczywiście pisarstwa Norwida, takimi już ściśle konkretnymi fragmentami wierszy i prus, chociażby Białymi kwiatami, które były dla mnie inspirujące ściśle literacko, dosłownie. Poza tym uświadomiłam sobie dzięki przyglądaniu się Stanisławowi Brzozowskiemu, któremu się nie przyglądamy za bardzo w szkole, ja nie będę o tym opowiadać dłużej, ale w każdym razie uświadomiłam sobie, jak kapitalnie można z Norwidem rozmawiać i jak bardzo można sobie tego Norwida zaktualizować jako żywą osobę, a nie jako tylko kogoś, wobec kogo ma się pewne zobowiązania, ponieważ czytamy Prometidiona, tam jest cały pakt kultury i sztuki narodowej, prawda? I to mi uświadomiło mocno, że Norwid żyje w bardzo specyficznym sensie. Nie żyje dlatego, że my uważamy, że jest rok Norwida i że powinniśmy go czytać, ponieważ już ma swoją pozycję. On jest jednym z tych, którzy prawie że nie ocaleli. Też musimy o tym pamiętać. To znaczy, to podobnie z Schulzem, prawda, i z paroma innymi. Schulz ma inną rolę w kulturze polskiej, ale chodzi o to niemalże rozminięcie się w ogóle z trajektorią lektury. I to, że my go mamy, to jest i tak dziwny ewenement w pewnym sensie, jakby się przyjrzeć biegowi tej recepcji. A więc to było dla mnie bardzo poruszające zawsze. I natomiast jeśli chodzi o takie działania szkolne, edukacyjne i popularyzatorskie, ja myślę, że jeśli chodzi o to, się zastanawiałam nad tym, pisząc na przykład artykuł o Norwidzie, właśnie nie akademicki akurat, tylko do Tygodnika Powszechnego. Myślałam, w jaki sposób tego Norwida jeszcze reanimować, to jak ożywiać tę postać w lekturze, kiedy niekoniecznie muszę wyciągnąć jakieś nieznane listy, bo trudno by było na przykład, poza tym ja nie jestem edytorem, więc ja nawet nie rywalizuję jako ktoś, jakiś enty czytelnik Norwida, prawda, ze środowiskiem od tej strony. Natomiast można sobie uświadamiać raz właśnie ten jego rytm
życia, który jest taki, jaki jest, czyli rozmijający się właśnie z tym wszystkim, co wtedy było dobrym wcelowaniem się w swój czas. No Mickiewicz ten czas z jednej strony robił, a z drugiej strony jednakowoż był wczesny. On był adekwatny, cokolwiek to znaczy, ale adekwatny ze swoim wpasowaniem egzystencjalnym. Norwid kompletnie nie, a jednocześnie to właśnie Norwid nam mówi o tej potrzebie chrześcijaństwa, które jednocześnie nie jest właśnie zaśmiecone tą zaściankowością, o której się mówi w Klaskanie Mając. To Norwid jest tak kapitalnie trzeźwo punktujący w listach te wszystkie nasze różne wady, nie tylko takie ogólne wady narodowe, ale takie bardzo konkretne wady mentalne, że on jest szalenie nowoczesny. I właśnie tego takiego Norwida, którego, no nie wiem, bierzemy sobie po prostu kilka konkretnych wierszy i pokazujemy uczniom, że to jest naprawdę, że kiedy się zdejmie trochę te nanosy językowo-kalamburowe i kiedy się już odrobi te lekcje, że Norwid taki strasznie ciemny, to potem się wchodzi do Norwida jasnego. I ten Norwid jasny jest Norwidem, który nas bardzo, bardzo konkretnie punktuje, zdaje sprawę z kryzysu, w którym my jesteśmy, bo tak jak już powiedziałam przy Klaskaniem Mając, to jest zaczepienie procesów, w których my już rzeczywiście jesteśmy ostro, bądź się utopiliśmy. No ale fakt faktem, że to on to przeżywa, a nie na przykład Mickiewicz, ten panteizm druku. To on przeżywa właśnie dewaluację słowa. To on wie bardzo dobrze, w jakim sensie my siebie wzajem zjadamy. To właśnie on to wie, chyba myślę, najsilniej z tej, mimo wszystko, z tej generacji. I tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o tę możliwość ożywiania. Jest mnóstwo takich dróg naprawdę reanimacji tej postaci jeszcze. To ja poproszę jeszcze pana doktora. Wytłumaczył, a jeszcze może się odnieść bardzo krótko, albo spersonalizować wypowiedź. Znaczy, ja już nie będę się więcej tłumaczył, aczkolwiek wiem, że i tak niedosyt zostawiam. Jedna to wielka rzecz, wiosny nie czyni. To jest jeden tylko z takich przykładów, gdzie widzę te szanse dostrzeżenia Bluma. Natomiast w swojej twórczości zatrącam o Norwida, ale no niejako z przymusu, z obowiązku. O wiele częściej w moich poematach pojawia się Konrad niż Norwid w ostatnich latach. Natomiast na pewno szeregi czynności, które są związane z pisaniem o Norwidzie u mnie, wynikają z takich postaw twórczych. I jednym z takich momentów, nie wiem jak Eliza to odbiera, ale ja lubię bardzo o Norwidzie spekulować. Kiedy ja się zastanawiałem też nad swoim tekstem w tym roku, to właśnie najbardziej mnie interesowały takie pytania, a co by było, gdyby został pisarzem francuskim, tak jak chciał w 1850 roku, a co by było, gdyby Vade Mecum zostało wydane? Jak zachowałby się, gdyby miał szansę rezonować w swoim paryskim środowisku? Bardzo lubię tego rodzaju spekulacje, nazywam to czasami kontrfaktyczną historią literatury. Bawię się w ten sposób, ale z wszystkich czynności, które w moim życiu są związane z Norwidem, ta wydaje mi się najbardziej twórcza. Nie jest związana z pisaniem literatury, ale leży już niedaleko od niej. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. To ja w takim razie się przesuwam w kadr, ale tylko na chwilę. Tylko na chwilę. No nie jest to takie proste, nie jest to takie proste, ale to tylko na chwilę, bo państwa online zostawiamy, mają państwo wygodniej, nie muszą być w maseczkach i są w domach pewnie, a my jesteśmy tutaj, dlatego przypadł czas na przerwę. Na przerwę zapraszam państwa i wracamy na drugi panel, który będzie bardziej metodologiczny, być może tutaj inspiracja dla państwa prelegentów i albo zderzenie tego teorii z rzeczywistością szkolną, ale również zapowiada się bardzo ciekawie. Wracamy o 16:00. Dziękuję bardzo.